Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witamy się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls 3. Jak zdążyłem się już wyżalić w poprzednim odcinku na jego początku zaraz, OBS dość potężnie mnie załatwił, bo trzy odcinki poszły się hendożyć. Jeden, gdzie ogarniałem sobie sekrety archiwów, jeden, gdzie w ogóle je zwiedzałem i jeden, gdzie... zwiedzałem sobie... gdzie walczyłem z Lotrikiem, ale no, ten jeden akurat oczywiście. Żeby tego nie stało. Ale jako już nie walczę, to zmienię sobie naszą popierścień. Ten nazwę znowu na Rubin. Come on! Jak nie? No ej! No! Ładne backstabe proszę mi tu robić. Ja chcę bardzo ładnie zyskiwać żyćko. Dzięki Rubinowi. Hełm wyznawcy. Okej. Dobra, w sumie jako już nie widzieliście tych opisów, to wam pokażę teraz wszystkie, co kupiłem. Hełm wyznawców Farona. Gdy wojownik Farona spadł w otchłań, cicho przybywali wszyscy szczupli wyznawcy, by go odnaleźć. Faron i jego stróże popadli w ruinę, wyznawcy przetrwali jednak w formie wędrującej bez celu grupy pustych. Okej. Set Farama. Zbroja nazywana imieniem Boga Wojny. Zbroje lwich rycerzy Forosy przetrwały nawet mimo upadku ich ojczystych ziem. Wspomina się o nich w wielu legendach, w których nie brakuje postaci rycerzy przekraczających granice śmierci. Ten set Farama to jest w ogóle set z trailerów do Dark Souls 2. Tutaj set rycerskiego przypatrywacza. Zbroja rycerskiego przypatrywacza z Irytylu. Otacza ją aura chłodnego powietrza. Na rycerzy tych spłynęła wizja od samego pontyfika. Wszystkich przemieniła jednak w pełnych furii bestialskich wojowników, skazanych na dokonanie swych dni jako byle wartownicze psy. Zbroja Loriana, starszego brata księcia Lotrika. Mosiężna, malowana na czarno, ozdobiona motywem płomienia. Dobra, z tym powodem mogłem przesadzić, ale no wiecie o co chodzi mniej więcej. Wychowany w rycerskim duchu Lorian został według podań pozbawiony głosu i okaleczony klątwą swego młodszego brata. Co więcej, stało się tak na jego własne życzenie. Set Gundyra jeszcze. Bardzo stary hełm, bardzo stara zbroja odlana z żelaza, należąca do czempiona Gundyra. Gundyr, znany też jako spóźniony czempion, został pokonany przez krętego wojownika, przerodził się w pochwę spieralnego miecza w nadziei, że pewnego dnia pierwszy płomień znów zostanie zjednoczony. Set Czarnorękiego. Tak, nie jestem pewny, czy to czytałem, chyba tak, ale przetem tak przyszedł dalek. Strój łowczych znanych królewskimi czarnorękimi. Czarnorękimi obwoływano tych łowczych, którzy służyli kilku władcom z rzędu i po dziś dzień jedynie 3 razy nadano komukolwiek ten tytuł. Okej, to jest tyle. Pierścienie. Ten był nowy. Pierścień Smoczej Łuski. Pierścień Ocejrosa, byłego króla Lotrik. Zmniejszy odrażenia otrzymywano od tyłu. W jesieni swojego życia Ocejros zafascynował się smoczą racą. Gdy już oszalał, był powszechnie nazywany pożarnym królem. Na jego włości nasyłano wielu skrytobójców, lecz nie powrócił żaden. Źródeł niezłomności pożartego króla doszukiwano się w boskiej ochronie smoczych łusek. Co jeszcze zdobyłem? Zdobyłem ten pierścień. Popielny pierścień Estusa. Szary, poskładany z odłamków kryształu pierścień. Zwiększa punkty skupienia odnawiane poprzez popielne butelki Estusa. Kiedyś przyniesiono go jako skarb przed oblicze królowej Lotrik, która złożyła go na ołtarzu cmentarza zapomnianych grobów, aby pewnego dnia jeden z nierozpalonych mógł skorzystać z jego mocy. No i aktualnie korzystam z niego ja. Pierścień Ukąszenia. To jest de facto jedno a to samo, tylko on po prostu zwiększa odporność na trucizny, kwotoki, mróz i klątwy. Takie cztery w jednym. I pierścień łowcy, który zwiększa zręczność. Łowcy służą Lotrik na jego krańcach i wśród cieni krainy. Od pokoleń władcy królestwa polegali zwłaszcza na kaście czarnorękich, zlecając im wymierzanie kar i pomst w sposoby niedostępne trzem filarom władzy. Dobra. Zdobyłem też kręty miecz, który mam tutaj już przypisany zamiast kości.
czarcie jego fragment. Fragment krętego miecza, który dawno temu wykonał swe zadanie. Przenosi do ostatniego ogniska, przy którym się odpoczywało, lub do ogniska w kapliczce Zjednoczenia. Można go używać wielokrotnie. Ogniska są ze sobą nierozerwalnie związane i właściwość ta utrzymuje się długo po tym, jak spełnią swoje pierwotne zadanie. Okej, coś jeszcze z takich ważniejszych i ciekawszych rzeczy zdobyłem? Chyba nie. Bo wiele wam pokazywałem w poprzednim materiale. O, zaklęcie zdobyłem. Czasowo zwiększa siłę ataku, lecz stopniowo pozbawia punktów życia. Piromancja zakazana wśród stosujących techniki wewnętrznego płomienia. Piromanci boją się ognia, jednak strach ten zanika, gdy zostanie uznany za substytut siły. Co jeszcze? Tutaj to zaklęcie, które zdobyłem w poprzednim odcinku. Poprzednim? No, w sumie w poprzednim. Cud Gertrudy Boskiej Córy stawia w okolicy kilka świetlnych kolumn. Święta dziewoja królowej Gertruda została kiedyś nawiedzona przez anioła, który opowiedział jej tę historię. Choć straciła zarówno wzrok, jak i głos, nie ustała w zapisywaniu tej opowieści. Zwykli ludzie nie byli w stanie pojąć tych rozsypanych chaotycznych stronic, a tym bardziej tego, jak stały się podwalinami boskiej wiary Lothric. Tu mamy te wszystkie cuda, bo Irina, po tym jak dałem jej ostatni cud, który znalazłem razem z innym pierścieniem, stała się strażniczką ognia i mogłem odzyskać właśnie te czary. Kurde, na Insta pamiętam, że takie coś mogło mnie zaatakować. Okej, to chyba jeszcze nie, ale muszę uważać na te... na ta drzewka. A to jest w ogóle, samo to jest ciekawe, że my jesteśmy właśnie w obrazie, nie? Tylko i wyłącznie. Ciekawe, po co się tworzy ten namalowany świat, jako, nie wiem, swego rodzaju więzienie, albo coś takiego? Bo osobiście nie widzę innej opcji. Myślałem, że kula będzie jakaś toczyła, nie, ale nie, to tylko odcięcie przy dalszego przejścia. Kolejny przedmiot widzę pod dali. Wilki, które oczywiście będą atakować. Czegoś mam tarczę. Okej, teraz mam szatuję. Można widzieć. Okej, jest więcej. Oczywiście. To nie jest całe głupie, bo całą sporą mnie atakuje. Bardzo logiczne, bo tak wilki właśnie atakują. Nie pojedynczo, tylko całym stadem, całą sforą. Okrążają ofiarę, a potem ją dobijają! Co to za wielki wilczur jest? Jeszcze nie powiecie, że muszę z nim walczyć, nie? Hej! Wilczku? Ej, ej, dobra, spokój! Waruj! Nie wiem, tego pamiętam, co to było, nie? O ty, zachwiałem go! O nie! Pokonałem? Ej, nie zabiłem go, miał jeszcze sporo życia! Okej, czyli jego nie zabijam, tylko jakby pokonuję. Ale pokonałem chyba alfę, powiedzmy. Mi się wydaje. Come on, musiał odskoczyć. Teraz bierz to w dwie łapy i idziemy dalej. O, zobaczmy, co jest na górze. A tu cyk, drugi taki wilk. Nawet bym się nie zdziwił.
dobrze. Okej, mamy więcej typów. Plucie ogniem. Wspaniak od 7 boleści. Oszczep wyznawcy, proszę, czyli to, czym oni we mnie rzucają. Zobaczmy to. Kurde, mogłem sobie porządek zrobić. A, jeszcze jest tutaj. Broń z dużym posłem, czyli święty miecz Lotrika. Nie, to wam pokazywałem. Tutaj. Halabarda Gundyra. Już nie czytuję, po prostu dla was zostają opis. To samo pukle wiedźmy, zdobyte w pierwszym odcinku chyba z Wielkich Archiwów. Avelyn w drugim odcinku zdobyta, tak samo jak kostur kryształowego mędrca. I dzwonek kryształowy zdobyty w pierwszym odcinku. A jeszcze ta tarcza, też zdobyta w drugim odcinku. Okej. Okay. A jeszcze tutaj. Tej katany, też w drugim odcinku zdobyte. No i oszczep wyznawcy. Lekka włócznia wyznawców Farona wyważona z myślą o rzutach. Wyznawcy atakują w grupach, otaczają wroga, osłaniają się i pchają wroga włóczniami. Gdy padnie rozkaz, rzucają nimi wyleżącego przeciwnika, by w ten sposób honorowo go pożegnać. Rzut włóczny. Powtarza zwyczaj wyznawców i rzucasz iluzoryczną włócznią, która na chwilę staje się realna. Okej, okay, ciekawe. Ciekawe, ile to bije. Powiedzmy sobie jedną flachę popielną. Zobacz, gdyby miały mi się odnowić estusy, to wolałbym po jednym takim. Dobra. Mamy ten spadek znowu, ale kurde. Gdzie jest dalsze przejście? Takie moje pytanie. Może bardziej w tę stronę. Zadzewia moneta. Nie. Taki sobie ten przedmiot. Jest wilczur. Kurde, prawie. Jak ja mogę mieć maksymalne statystyki i nie one-shotować tego wilka? Okej, tu jest jakieś dalsze przejście. Buildowane przez tego wielkiego wilczura. Zobaczmy, co kryje. Mam jakiś przedmiot, już widzę. Oho! Mamy jakąś rozdupczoną wieżę. Miasteczko. Mamy też rycerzyka w hełmie z rogami. O, ładnie! Kurde, pół HP był tym specjalem jechałem. Ej, to się ładnie udało. Ciężki klejnot miał przy sobie. Mam full, więc nie podniosę. Jesteś niżej, śmierć. Dobra, ogniska się tu nie spodziewam, ale kto wie. On już będzie. Przecież jak na moje oko byłoby to tak turbo za wcześnie. Co to było to przed chwilą? Come on, backstab! O właśnie! Ktoś we mnie strzela! Typowymi grotami jak to. O, pięknie! Backstab robi niewrażliwość na obrażenia. Lubię to. Teraz niestety się nie udało. No! Mogę się tego spodziewać, po prostu. Do tyłu. Go, no! Co? Kiedy ta strzała się tu pojawiła? No kurwa! No ja pierdolę, już miałem flaszkę kurwa łykać! No nie wierzę, kurwa! Kiedy ta flaszka się tam pojawiła do ciężkich cholery?
sobie tych typiarzy ominąć najwięcej, jak będę mógł. I od razu iść do tego miejsca, gdzie zginąłem. Wow, co jest? Zatruty klejnot. Co to jest za robal? Wygląda jak się urwa z horroru mucha. Tylko jeszcze po mutacji. Jeszcze trafi. No, was chyba pogięło. Dobra, moment. Jak się wycwani, to zaraz gra wycwani mnie. No rsucie dupy stąd z łaski swojej! Ja pierdolę, ile można kurwa ścigać jednego gościa? Spalaj się. Chcesz iść za mną? Już myślałem, nie? Wilczur wyje, pewnie się zrecmy ten duży jeszcze. Jak na złość, żeby nie było za bardzo. Dobra, moment, chwila. Spokojnie, wystarczy i błyskawic dla wszystkich. A zobaczmy to, jak to zadziała. Jeśli zdąży wykastować was swojej. Super! Ani jednego nie trafiło! Jeszcze raz tym razem. Okej, okay, one-shotuję jeśli trafi. Good to know. Dobra, flaszka. A nie, duży się nie zrespił z powrotem, tyle dobrego. Duża dusza nieznanego podróżnika ominięta wcześniej. Tutaj mam jeszcze wiliczki. Czemu tak po uniku, taką bronią nie potrafi ich zonshotować? Tego nie rozumiem. Wydaje mi się, że powinien. No dobrze, w takim razie już jesteśmy prawie że na miejscu. To nie strzela w ogóle. A ty typiarze są w każdym oknie! O, a teraz nie dostał zapucha, fajnie! Co, bo się zasłonił wielce? Gin. Pani tu. Dobra, odzyskać duszę to najważniejsze. Jaki ty typy mają zasięg w ogóle? To jest aż komiczne. Co się kryje w tym miejscu? Kogoś wiodąca do domu, czyli nic ciekawego, mówiąc krótko. Teraz ty. Znowu się zasłonił piorun z nieba, żeby mu tyle co nic. Ty tak stawi. Odciskane. To po prostu lubi go tak mało przy pracy. To jest taki mój drobny ból odnośnie tego pierścienia. Od razu dwie strzały przygotowane. A nie mam skupienia. Wystarczyło?
są za strzały, jak się pytam? To są te zwykłe strzały wybuchowe, tylko do wielkiego łuku? Czy jest jeszcze coś? Znowu grubcio? Świetnie. Nie wierzę, w ostatniej chwili brzmię backstaba mu robić. Pewnie jeszcze kumpla se przyprowadź, czemu kurwa nie? Trochę życia. Dziękuję. Jakby jeszcze jeden baksa przetrwał, to bym teraz to było. No niestety. Ale ten na szczęście został tutaj. Więc... Come on! No halo, gdzie backstab? Może tu jestem minimalnie za daleko? Dziękuję. Zostawił odłamek tytanitu. Ten drugi nic po sobie nie zostawił. O, zyskałem Estusa, chyba akurat zwykłego. Zostałeś golne. O, tam mnie złapie jak... O, dokładnie. Dokładnie. Pierun? Nic się nie robi. A to się przesuwa jeszcze! Proszę się do mnie odstosunkować, dobrze? Chyba pioruna nie miedziała. Może jak jest drzewem, to warto byłoby używać piromancy. Albo bomb zapalający. No niestety ani... Znaczy dobra, bomby mam, ale piromancy nie mam wyekwipowanych. A kto wie, może warto by było zaraz. Pali i nie atakuje, dobra, czyli jak się pali, to jest bezpieczne. Jak się nie pali, to lepiej nie tykać. Dobrze. Co? Zobaczmy teraz te wieże, gdzie się te typy chowają. Ci łucznicy od siedmiu boleści. To był skar. Jest trup, pewnie. Oj, to nie jeden. Trzy już widzę. Dusza zmęczonego wojownika. Tak nie ma nic. I co pusto? Może albo był teraz chamski, jakby nagle połowa tych typiarzy wstała, nie? O, jaszczurka. Jak ją zabić tak, żeby przy okazji nie spaść na dół i nie zabić siebie? Przy okazji. Not jeszcze. Co jest? Schody spadły. Pyk, plecki! Dobra, spróbujmy go... ...zrepostować, jak się uda. Kolejny backstab, to mi się podoba akurat. To się totalnie nie udało. To już lepiej, ale i tak dostałem niestety. Troszkę szkoda. Ciężki klejny znowu. Szkoda, że czerwonooki nie przywracają Estusu. No bo to, wiecie, to jest taki gwarant, że jak już jest czerwonooki, to zawsze ci przywróci Estusa. To by było super. Tu jest gość. Oczywiście trzeba po to skoczyć. Dobra, udało się. Topór wojenny z Millwood. Pewnie ta ich broń. Topór wojenny noszony przez rycerzy z Millwood. Jego ostrze zostało poświęcone dzięki umieszczeniu na nim symbolu duchowego dębu. Pokaźny topór standardowo wykorzystywany przez najsilniejszych wojowników. I okrzyk bojowy.
to jest umiejętność, ale to jest zwykły topór, czyli w jednej ręce bym go mógł używać. No nie! Uff, dobra, przeżyłem. Dobra, może golnę sobie Zigbroj. Tak na wszelki. Muszę sobie je kurde rozmnożyć, bo to jest zajebista rzecz akurat. A to mi się może przydać, tak mi się wydaje. Tutaj pusto, mogę iść jeszcze wyżej? Oczywiście. No, no! No, brawo baranie, jeszcze sam spadnij po prostu gdzieś na dół. Tego ci trzeba, do szczęścia. Naprawdę. Okej. Dusza zmęczonego wojownika. I naprawdę jeden gość mnie tak urządził? Taką serię odpalał? O, popioły kapitana, proszę! Nie sądziłem, że jakieś popioły jeszcze znajdę. Dobra, chcę zejść bezpieczniej, to mogę iść albo po drabinie, albo zeskoczyć tu bezpośrednio. Ale nie, widzę co, ja chyba wybiorę tę najlogiczniejszą opcję i zejdę po prostu po drabinie, tak jak tutaj wszedłem. Tego oczywiście za chwilę sprawdzimy, tylko dajcie mi chwilkę. Muszę najpierw wyjść z tej wieży, albo bynajmniej zejść w miejsce, które jest tak względnie bezpieczne. To właśnie jest ta jaszczurka chyba, nie? O, właśnie tu. Wow! To, żeś normalnie, chłopie, teraz się popisał. Dobra, te jaszczurki nie mają zazwyczaj niczego ciekawego już dla mnie. Więc jakiś mega stratny nie będę na tym, że jej nie zabiłem. A jak będę chciał, zawsze mogę tu po prostu wrócić i spróbować ją zabić jeszcze raz. Dobra, stop. Zanim pójdę gdzieś dalej, to mam nadzieję coraz bliżej kolejnego ogniska. Sprawdźmy te popioły. Popioły kapitana. Cienisty popiół kapitana rycerzy z Millwood za jego pomocą... Dobra, to jest to samo co przy innych. Dawno temu, kiedy rycerze z Millwood utracili służący im za dom las, rozpoczęli podróż tak długą, że zdołali w niej zagubić pragnienie zemsty, zastępując je wizjami mroźnych, kruchych drzew. Okej. Okay. Ciekawe. Okej, okay, dwa przejścia. Jedno tu, drugie tam. To zobaczmy najpierw co tutaj. Dokąd mnie to zaprowadzi. Super! Znaczy logiczne, że nie tego się spodziewałem, co nie? Ale tego wielkiego wilka chyba słyszę na plecach. Ale on to raczej nie zaskoczy. Coś mamy. Duża dusza nieznanego wojownika. To szkoda, byłoby fajnie jakby się udało go pokonać. Ale jestem trochę w dupie, no bo jestem totalnie nie tam, gdzie bym chciał. Chciałbym zejść normalnie, a nie w taki sposób. Dobra, zobaczmy co jest z tej strony. Może, a nóż, może to jest właśnie powrót. A, ciekawa, ta się nie pali, ale nie chce mi nic zrobić. Okej, ta się rusza. To jest aż dziwne, nie? Czarna bomba zapalająca. To by zginąć w taki sposób. Gdzie z tymi łapami? Czy gałęziami? A patrzcie, ona jakiś mróz kurde rozstawia. Nie powiem, że nie jest to logiczne, w sensie jesteście z jednej takiej krainy mrozu. Nie będę sobie robił mróz dla mojego bohatera. Co tam robi? On nie spowalniał zużycia nie spowalniał odzyskiwania kontroli. Tak. Zmniejsza odzyskiwane zdrowie i spowalnia energii się też pamiętam. O, takie cwane. Jak się palą, to jednak chyba gorzej. Po dupie, po dupie! Tu jeszcze jest więcej. Awesome. O, no nie. No i co?
zamroziła mnie, tam podmroziła, ale... No jakoś mega mi to dużo nie zrobiło. Dobra, mogę sobie zawsze wyknąć tak, po pierwsze... tego. Dobra, po drugie chcę wyknąć sobie estu sobie, bo mam niewiele jest sobie zdrowia. Ha! Chciałoby się, co? Dobra, tutaj widzę, musowo będę musiał sobie przypisać teraz ten oszroniony mech. To jest wrażenie magiczne. Tutaj mech będzie moim najlepszym przyjacielem. Jeśli chodzi o to odmrożenia i tak dalej. To moje pytanie, czy to były kiedyś kobiety? Bo jeśli tak, to co się z nimi stało? Wyglądają tak, a nie inaczej. Już pół godziny minęło. Ja niestety nie znalazłem kolejnego ogniska. Wolałbym, dopóki tego nie zrobię, nie kończę na tutorial. Tak, wiem, że gra mnie zapisze w miejscu, gdzie stoję, ale... jakoś tak od ogniska do ogniska lepiej mi się przychodzi. Tam są ty... O kurde, takie kółko teraz zatoczyłem! Okej, teraz mógłbym iść dalej tam znowu i jeszcze raz lecieć ten. Okej, tam są wilczury, kolejne te. O, mogę tu wejść w ogóle? Nie, to jest jakieś inne dojście. Mroczny duch Ragnar wraca do swojego siedla. Serio? Mroczny duch mnie najechał? Ale to jest inny gracz, czy co? Szczerze, bardziej to brzmi jak tempest, ale... zamarznięta broń, proszę. Takiego zaklęcia jeszcze nie miałem. Ja sobie się nie spodziewałem, że takie tutaj znajdę. Łukę ten mech od razu. A ta se stoi bez ruchu. Okej. No to skoro zatoczyłem jedno wielkie kółeczko, to zobaczmy w takim razie, co się kryje dalej. A nuż ognisko, kto wie? O, to ciekawe. Przed tobą ognisko, o! Ale tutaj? Yeah, dobra, okej, to jednak zakończymy materiał w takim razie. Ognisko rozpalone. Odpoczywamy, żeby wszystko uzupełnić. Grota z mostem linowym, tak się nazywa ta miejscówka. Okej. Dobra, szybko broń. Nowych nie zdobyłem. To zaklęcie jeszcze sprawdźmy. Tu jest. Jeden z czarów, które pozostawił po sobie w namalowanym świecie młody czarodziej Sullivan! Proszę, czyli Pontyfik Sullivan był mieszkańcem malowanego świata. Sullivan urodził się i wychował w obrazie, lecz jego mroźna ojczyzna nie przyniosła mu korzyści, nigdy bowiem nie zaznał straty. Ciekawe. Nie przypuszczałem, że Pontyfik Sullivan był mieszkańcem malowanego świata. Intrygujące. Okej, daj popioły kapitana. Dobra, pani nicowego nie mówi. Co mogę kupić? Oszroniony mech, to jest no, tego nie było wcześniej. Trzy wykwintne klejnoty. Spokojnie mogę kupić. Buława, nie wiem czy była, ale kupię na wszelki wypadek. To już mam. Krótki, kompozytowy, lekka kusza, kusza rycerska i tak dalej, to już było. To już też było. Tutaj hełm rycerski to było u Greyrata. Hełm rycerski z Millwood, czy raczej cały set w ogóle. To jest nowe. Okej, widzę, ogólnie jest to w miarę to samo. Okej. Zbroja noszona przez rycerzy z Millwood. Brązowy napierśnik i czarna peleryna są ozdobione symbolem duchowego dębu.
a hełm jest udekorowany porożą poświęconej bestii duchowego dębu. Kiedy odkryto legendarne lasy Milwood, pozostały po nich już jedynie opuszczone ruiny, na starze których stał samotnie duchowy dąb, powoli gnijąc. Nie odnaleziono też żadnych ciał, choć pozostałe po ludziach przedmioty wciąż leżały rozrzucone na ziemi. Okej. I to chyba wszystko, tak mi się wydaje. A nie, tutaj są. Wielka strzała z Milwood. Ciężkie i mocne wielkie strzały wykonane z drewna czarnego dębu zadają spore obrażenia, ale mają ograniczony zasięg. Powiada się, że rycerze z Milwood używali takich strzał podczas starcia ze swym odwiecznym wrogiem. Smokiem z otchłani! O! A o kim teraz mowa? Smok z otchłani. Ashen One. Ciekawe. Nie kojarzę żadnego smoka z otchłani. Dobra, z ciekawości, Orbek, powiesz coś? Ah, there I am. Heed my word, fear of the hunter. Nie, on ciągle gada to samo. Do not be got. What is it? Ale powiedział, że oceniona. Szkoda, że dopiero teraz. Przydałby się to wcześniej. Z ciekawości bym zobaczył, aż która. Przeczytane, napisane. Przed tobą iluzja ma 7, pułapka ma 5, iluzja. Nie patrzyłem, ile to miało ocen, a ile ma teraz, no ale zakładam, że. Znaczy, zakładam, któraś na pewno dostała. Zobaczymy. W takim razie. Czy zobaczymy. Gdybym patrzył wcześniej, to bym teraz wam powiedział dokładnie, co dostało, ale. Ważne, że jedna z wiadomości dostała ocenę. To jest dobre. Ah, yes. Dobra, tu już nie nauczymy niczego nowego, bo daliśmy jej wszystko, co mogłem. Ale pogadajmy. There is one thing that you should know. There is a darkness. Nie, dobra, to już mówiła. Czyli w niej się niestety nie pojawiają nowe tematy. Tutaj. No, Yuria niestety zniknęła i już nie powróci przez to, że nie poślubiłem Anri. No ale trudno, to jest właśnie zakończenie, które muszę wam pokazać kiedy indziej. Tutaj w bonusowym odcinku. No to co? Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale, w którym dalej będziemy eksplorowali malowany świat. Ale jako iż właśnie jest tam sporo bazujących na ogniu, znaczy na lodzie, tak, to myślę, że będziemy teraz grali przeciwieństwem i wrócimy do korzeni naszego bohatera i będziemy właśnie piromantą po raz kolejny. Czyli będę musiał wyciągnąć kilka piromancji i je przy sobie przypisać. Ale to będę myślał za moment. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć! Cześć!